W dzisiejszym odcinku zaprosiłem Ernesta na mój pierwszy świat Minecrafta. Pierwszy świat to jest, powiedzmy, że troll. Będziemy trollowali Ernesta, ponieważ nie wie on, że na świecie jest mnóstwo zwariowanych rzeczy. Spróbujemy dojść do takiego stopnia, żeby mózg po prostu wyparował od tego, co się dzieje. Powiedziałem mu, że mam kilka modyfikacji na serwerze. Wysłałem mu paczkę modów, w której jest zmieniony texture pack oraz modyfikacje potrzebne do tego, lecz on nie wie, o co dokładnie chodzi, ponieważ zmieniłem nazwę moda na More Items, więc będzie mu się wydawało, że tylko jest po prostu więcej itemów. A to, co zobaczy, mam nadzieję, że go skrzykuje. Zapraszam. Stary, słuchaj. Co? Stary, zabrałem ci tutaj na świat, bo chciałem ci pokazać mój domek i mój pierwszy świat Minecrafta. W ogóle nie widziałeś go to chyba nigdy, nie? To ty już tu coś masz? No, ja tu... Stary, no przecież to jest mój świat, który mam od bardzo, bardzo dawna. A przecież ja tu miałem dawna. Survival jest... nagrywać, stary. Zacząłem drewno kopać stary, teraz. Słuchaj, to jest mój pierwszy świat, jaki kiedykolwiek stworzyłem. Co myślisz w ogóle? To jest mój pierwszy domek, jaki stworzyłem. No, obleśny stary jest. Widziałeś, jak wygląda ze środka? Spoko w miarę, nie? Co się stało? To... Czekaj. Spoko w miarę, nie? Bo ja tak wszedłem i okej, jestem w domku, po czym nagle ogarnąłem jedną rzecz. Czekaj. Jaką? O co ci chodzi? Co, że brzydko urządziłem? Czekaj. Chodzi ci o te drągale pewnie, tak? Patrz, nie mogę uwierzyć, jaki on jest obrzydliwy. Co? nie, żartuję, ale czekaj. To jest mój pierwszy domek, nie weź, mi się przestań. Zdaje, że on jest w środku jakieś 10 razy większy niż na zewnątrz. Czekaj, co tutaj? Nie, czekaj, ja zaraz wykopię i na pewno ten. Co się dzieje? Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? No stary, no to jest mój domek, no chodź. Nie, no nie czaję. Kompletnie czego nie czaję. A od dołu? Co on ma? Ale co ty robisz? Stary, no dobra, chodź, przestań tu łazić i chodź. Chcę ci pokazać mój pierwszy świat. A ty, kurde, no łazisz i nie wiadomo, co robisz. Dobra, słuchaj, patrz, jak ci się podoba? W ogóle tu mam skrzyki, mam swoje jakieś rzeczy. Tutaj mam, kurde, łóżko, wszystko. Bacona mam, słuchaj, nawet. Bacona miałem w pierwszym świecie. Zostaw to. Czemu no nie, ty to psujesz no daj mi coś zabrać, ja tutaj jestem pierwszy raz, chociaż to. Nie, no zostaw kwiatka. O, okej. Dobra. Stary, możesz sobie wybrać, gdzie idziemy jako pierwsze miejsce? Jedziemy do zwierząt? Co? Ej, nie, do... to nie miało piętra. To na pewno nie miało piętra od zewnątrz. Jak to? Ja chcę tutaj. Jak to nie miało piętra? To nie miało dachu. W sensie miało, ale mało. Co się... Co? Dziwek! O co ci chodzi? Ja nie chcę w to grać, no! O co ci chodzi? No nie chcę w to grać! Kurde! Stary, spokojnie. Stary. Ja nie chcę w to grać, no. Ale to wszystko... Spokojnie, ja ci wytłumaczę wszystko, dziwne. Tylko to będzie miało sens, ja ci wszystko wytłumaczę kiedyś tam, okej? Okay? No, tu, no są ja moje, tu są moje świnki, kurczaczki, krówki. Stary, no! Co? To było z zewnątrz takie... Jakie? Takie malutkie, no! Jakie malutkie, stary? Kompletnie malutkie to dobra, było. Dobra, chodź, bo tu nie ma co się stać, tutaj są zwierzaki po prostu normalne, nie ma co, chodź do domu, tutaj jest lepiej. Chcesz iść do Netheru może? Słuchaj, no. Tu mam teleport do Netheru. Normalny, najnormalniejszy w świecie teleport do Netheru. Jak każdy teleport do Netheru. Po prostu idziesz sobie i wchodzisz... Co jest? Zaraz, nie, to nie tu. Nie tu, chodź tutaj. Tutaj, chodź. Tu jest teleport do Netheru. O, właśnie. Tak, to był Nether. I słuchaj, tutaj możesz sobie normalnie zdobywać wszystkie rzeczy. Stary, ja nie wiem, jaką mam robić nawet reakcję do kamery. Jak to? Ale jaką reakcję? To jest... No to jest zbyt dziwne, ja czegoś takiego wcześniej nigdy nie widziałem w Minecrafcie. Nie wiem jak ty to odwaliłeś, stary. No co, no to normalnie, ale... no stary, no to jest mój pierwszy świat. Ja wiem, że to jest jeszcze mało, ale zrobimy coś lepszego, stary. Dobra, wracamy do domu. Nie ma ale tu co. Przynajmniej jest grzybnia, zabieram. Jest grzybnia twoja kochana. Właśnie tak pomyślałem, że trzeba zrobić grzybnię, idąc do Netheru, żebyś miał fajną przygodę, jak będziesz zwiedzał mój domek. Okay. Robiłem ten dom z myślą o tobie, stary, naprawdę. A ja to robię z myślą o tobie, tak, patrz. Tak wygląda mój domek, no mój dobra. Świat. Ej, ale nie, mogę się założyć, że za jakimś obrazem masz jeszcze przejście. Dawaj te obrazy. Przyznaj, że tutaj coś jeszcze ukrywasz przede mną. Chyba za dobrze mnie znasz. No nic nie ma, no. Żbek. Chyba myślałem, za dobrze mnie znasz, stary. A jest jeszcze jeden jakiś obraz, dobra. Tu jest mój sekretny pokój, ale nie chciałbym, żebyś tutaj wchodził. Stary, ja nie chciałbym, żebyś tutaj wchodził. Okej, wbijam. Nie wchodź, poważnie mówię. Nie możesz tu wchodzić. Nie wchodź, słuchaj. Nie wchodź, bo tutaj... Co jest? Wybuchnie ci mózg. To są lustra? Wybuchnie ci mózg. Co jest? Nie, tu nie ma luster. To jest taki... To jest taki jakby tunel bez wyjścia. To jest taki tunel, że sobie po prostu biegniesz w nieskończoność. Jakbyś chciał potrenować czy coś, wiesz. Ale co ja chodzi. Cię widzę. Z dwóch stron cię widzę. No, cześć. Tu ci pomacham, tu ci pomacham. Cześć. Stary, jak się czujesz w ogóle? Wybuch ci już mózg jakby... Stary, czy wszystko jest w porządku? Jest git? Na pewno? Nie wiem, stary. No,
Szczerze mówiąc, to jest dla mnie mega, mega dziwne. Jakby dobrze gospodarujesz przestrzenią, stary. O co? Ej, co się stało? Gdzie jestem? Właśnie nie wiem. Gdzie jestem? Gdzie ty jesteś? Gdzie ja jestem, Zipek? Halo! Wypuść mnie z tej klatki! Gdzie ty jesteś? Utknąłem. Nie, wpadłeś w klatkę? Gdzieś utknąłem. Czekaj, może się prze... A nie, bo te ściany są niezniszczalne. Już, to jest niezniszczalne drewno, no nie. Ej, już, weź już, mnie już, 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 już. Nie panikuj, spokojnie. Zipek! Tu, stary. Dobra, dobra, już? Dobra. Już git? Sztos, dobra. No? No to co, no stary, chciałbyś może zamieszkać kiedyś w takim domku razem ze mną, czy coś? Nie wiem. Zależy, czy mówisz o tym domku, który jest na zewnątrz, czy o tym domku, który jest w środku, bo nie wiem, jak... Stary, ale proszę cię, nie niszcz tutaj wszystkiego. Ja tutaj naprawdę ciężko pracowałem i ty mi tutaj niszczysz wszystko. Weź, no jakby... No dobra, wiesz, no to znaczy nie, mi się podoba ja ten świat, ja lubię tego. Stary, takie rzeczy nowe. Tak. Ja naprawdę lubię, stary, no, jest spoko. Chciałbyś może, nie wiem, czekaj, chodź, pokażę ci fajne miejsce. Zaraz ci wytłumaczę wszystko. Nie, ale nie mów, że jeszcze coś dziwnego będzie. Zaraz, stary. Nie, nie będzie już nic dziwnego, chciałbym ci po prostu wytłumaczyć, o co chodzi i dlaczego w ogóle to wszystko tak działa, jak działa, okej? Okay? No, nie już będzie, ci wytłumaczę. Stary. Chodź, chodź. Ponieważ, stary, nie wiem, czy wiesz, ale na starej wersji Minecrafta był takie... Chodź, zrobię, żebyś był szybciej. Tutaj, dodali taką jedną modyfikację, dodali jedną taką rzecz, że jakby... Pieski! O nie! Tak, pieski. Pamiętasz świątynię? Pamiętasz, jak dodali świątynię do Minecrafta? No. No to razem ze świątyniami doszło coś takiego. To jest stary teleport, ale to jest, nie jest zwykły teleport. Trzeba było zgarnąć tutaj kawałki tego teleportu tylko po to, żeby postawić je później w domku i dzięki temu mogłeś chodzić między wymiarami. Stary, więc chodź, chodź, pokażę ci. O czym ty do mnie mówisz, stary, w ogóle? No, no przecież Minecraft tak działał, no. Kiedyś. Jak działał? No, jak działał? No, pamiętasz, jak świątynię dodali? Pytałem się ciebie, pamiętasz? No, dobra. No tak, no, no, no ale patrz, co to jest? I patrz, jak się ja dużo... tu wpaść? No, ej, no ale patrz, ja cię widzę! Wow! O, o! O! O nie! O nie, Zipek! Gdzie ty jesteś, stary? O. Nie wiem. Wypadłeś poza świat. Może teraz jesteś radioaktywny jakiś? O! O nie! Nie jestem radioaktywny, jestem telewizorem aktywny. Ale szybko. O nie! Co jest? Gdzie ty jesteś? No Zipek, no! Gdzie ty poleciałeś? Nie wiem! To jest to tak, jest takie że proste. Przelatuję cały czas nad tym portalem, aż nagle mnie raz waliło do Endu, raz do Netheru. Dobra. To jest portal do wszystkich światów! Stary, jakby już wiesz mniej więcej, o co chodzi? No, zrobiłeś złudzenia, stary, na tym świecie. Ale, no to właśnie, to chodź, teraz ci pokażę wszystko i zrozumiesz wszystko. Dosłownie zrozumieć wszystko, o co chodzi i jak to działa, okej? Okay? No dobra, ale to musisz mnie tepać, stary, cały czas do siebie. Okej. Okay. Chodź, chodź tutaj. No. Patrz. Jesteśmy w moim domku, nie? Jakby normalny domek, wydaje się, ale... Powiem ci tak, te łóżka nie działają. Te łóżka nie działają... No. O, o! Właśnie o tym... O nie! Czy to jest Nether, Zipek? Dokładnie tak, stary. Zobacz, zobacz, co tu się dzieje. To jest Nether. Co za jazda! I jakby mamy połączenie między Netherem, a tutaj światem normalnym. Jakby te światy się oba jakby łączą i kolidują czyli ze tutaj sobą. Jest portal. Tutaj... Nie, nie a, ma A, dlatego jest portalu. Taki lekki lag jakby. Nie ma żadnego portalu. Nie ma? Ej, czekaj, spójrz przez drzwi. Tak? Patrzyłeś przez drzwi na owce kiedyś? No, widzę. I widzisz, co jej się dzieje z tym widzę, słowo? Widzę, dziwnie bansuje. No dobra, no i co? No, no nic. Czyli no, ten domek jest w Netherze. Powiedz mi. Z zewnątrz jest w normalnym świecie, a środek jest w Netherze. Powiedz mi, jak wrażenia. Nie, dobra. No bardzo mi się podoba, ale powiedz mi tylko, jak zrobiłeś to, że się widzimy. Jak to, że się widzimy? Okej, tutaj widzimy? Jakby rozumiem, bo to jest wyjście z Netheru na zwykły świat z powrotem. A to jest fajne, nie? To jest to fajne. To jest dziwne. Nie do wiem czego? Czemu to... A, nie, bo to jest z powrotem wejście do Netheru. Okej, okay, to czaję. Ale czemu to nie wchodzi normalnie do twojego domu z powrotem? To nie są portale, stary. Przecież to jest drewno. No, niby drewno, ale niezniszczalne. Dobra, stary. Wiesz co? Chodź na chwilę. Chodź, pokażę ci coś. No. Dobra, powiem ci tak. Wszystko było robione za pomocą komend i tak dalej. Teraz poproszę cię, żebyś włączył paczki zasobów, ponieważ wysłałem ci razem w modzie ukrytą paczkę resource packa. No nie, boję się tego. Którą wyłączać. Możesz wyłączyć, więc bierzesz paczki zasobów i wyłącz sobie resource packa. Oh, i wszystko man, zrobisz. To jest jeszcze brzydziej niż było. To wiedziałem, że to jest niezniszczalne, to jest obsydian, no. Chodź, zobacz. Ale jazda. A, co z zewnątrz to...
Portal, wiedziałem. O kurde, ej, ale schodki są prawdziwe. To przynajmniej kurde. Tyle. I tutaj jest tak samo. Portal po prostu działa. Teleportuje Aha. nas i na drugą stronę znowu z powrotem. Ciężko było strasznie stare to zrobić, w szczególności pokój bez końca. To była najtrudniejsza rzecz na świecie. Siedziałem nad tym, myślę, że z 3 godziny, ale warto tak? było, myślę, wydaje mi się, że było warto. No jest fajne, efekty stary, jest mega serio fajny. Spoko. Efekty serio mega fajne ci to wyszło. Ja nie mogę, tego jeszcze nie było. Więc słuchajcie, jeżeli chcielibyście zrobić takiego trolla innym swoim znajomym, wszystko czego potrzebujecie to jest tak naprawdę resource pack, który mogę wam w sumie podesłać. I mod, który się nazywa Better Portals, które jakby sprawiają, że wasze teleporty najnormalniej w świecie są niewidoczne i od razu was teleportują, nie musicie czekać, nie ma czasu jakby czekania na wczytywanie świata. Aha, no, to stary. Takie jest. Zastanawiałeś się w ogóle, jak to działa, dlaczego to w ogóle działa i tak dalej? No stary, jakby to było podejrzane, no ale myślałem, że po prostu mi wysyłasz pakę, która dodaje nowe itemki, stary, a nie... Wiesz, no stary, nie bo ja zmieniłem nazwę po prostu wszystkich, całej paczki i wszystko i zrobiłem, że się nazywa Better Portals, dlatego żeby zrobić, wiesz, przez chwilę chociaż miałeś jakiegoś mindfucka, stary. No tak, w opór. W sensie, to jest tak dziwne patrzeć na coś z zewnątrz, a potem w środku, że jest gigantyczne, to po prostu, stary, nie, mi się w opór podobała ta budowla, szczerze to mówiąc. Cieszę się bardzo. Słuchajcie, jeżeli wam się podobało, to zostawiacie suby i łapkujcie film i widzimy się już w następnych odcinkach, w których może też stroluję w sumie Ernesta. Chciałbyś, żebym zaczął taką serię, gdzie robię różne fajne rzeczy na serwerach? Ale powiem ci jedno. Po prostu programuję różne fajne rzeczy. W ogóle słuchajcie, zanim mi powiesz, zapraszam was na najlepszy serwer, słuchajcie, w Polsce, czyli skyheroes.pl. Jest to serwer mój, jak widzicie, Ernesta, na którym macie Skyblocka, Bedwarsy i inne różne fajne rzeczy. Słuchajcie, jak widzicie, administracja tam jest naprawdę na poważnym poziomie, jeżeli chodzi o generalnie o modyfikację, o ogarnianie wszystkiego, żeby wszystko fajnie działało i optymalizację, także zapraszam. Zapraszamy bardzo serdecznie, na pewno będzie wam się podobało, a jak już to chociaż spróbujcie. No co tam, stary? No nie wiem, ja zacznę już myśleć, stary, nad zemstą na ciebie i szczerze mówiąc, od 3 tygodni mam przygotowaną jedną rzecz, która właśnie jest trollem na tobie, też taką tak? mapkę. Okej. Tak, tylko, a, że chodź, właśnie... pokażę ci coś jeszcze, patrz. Ciekaw jestem, czy wiesz, o co z tym chodzi. Czy miałeś stary, kiedyś taki piecyk? Miałeś kiedyś taki piecyk? Ja... Wypukły. Znaczy, akurat to, stary, rozkminiłem, szczerze mówiąc. Tak? To rozkminiłem, tak? Że to są 3 piecyki po prostu. A, kurde. Okay. Ale bez kitu, na pierwszy rzut oka wygląda jakby to był wypukły, nie? No, jakie kozackie. Dobra. Bez kitu, jaka mapka. To co, zaczynamy survival tutaj? W opór, stary, w lecę, opór. Lecę do moich zwierzątek. No dobra, to ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, to na tyle, na razie. No fajnie, na razie, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!